Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku chciałbym pokazać Wam, jak zdemontować futerko z wkrętarki Bosch i z wkrętarki Milwaukee. Czemu akurat tak? Mam fajną wkrętarkę Milwaukee, ma trochę uszkodzone futerko, mam w miarę nowe futerko założone w Boschu. Chcę je sobie przełożyć. Jak się do tego zabrać? No właśnie. Mam dwie wkrętarki, Bosch i Milwaukee. Chcę zamienić sobie zaciski wiertarskie z jednego do drugiego. Jak się za to zabrać? Po pierwsze, w środku mamy śrubę zabezpieczającą, którą musimy odkręcić, pamiętając, że jest to odwrotny gwint, czyli żeby ją wykręcić, musimy kręcić tak, jakbyśmy ją wkręcali. Jest to śruba z odwrotnym gwintem. Teraz, jak zabrać się za odkręcenie samego uchwytu? Widziałem już kilka możliwych kombinacji, żeby skręcić całkowicie futerko i próbować je odkręcić, ale może ono wtedy ulec zablokowaniu. Widziałem też akcję z imbusami, że wkręcamy długi imbus, rura i próbujemy odkręcać zacisk. Ja wpadłem na jeszcze ciekawszy pomysł, chociaż pewnie jest dość popularny, tylko jeszcze na niego nie trafiłem. Mianowicie użyję wkrętarki impaktowej. Jak się do tego w miarę sensownie zabrać? Przygotowałem sobie bita sześciokątnego. Jedną stronę wkręcę do zacisku wiertarskiego. A drugą stronę podłączę pod wkrętarkę impaktową. Ustawię ją na odkręcanie. I gotowe. Proszę. Szybko i bez problemu. Zobaczymy, jak pójdzie mi z Milwaukee. Śrubę mam już zdemontowaną, więc spróbuję powtórzyć tą akcję. Tu może być trochę gorzej, bo futerko może być zaklejone Loctite'em. Ale spróbujemy. No cóż, nie chcę nam to zaskoczyć. Czyli pozostaje opcja z imbusem i długim ramieniem siły. Spróbuję teraz odkręcić futerko za pomocą imbusa i przedłużki. Poszedł. Czyli jednak impact sobie nie poradził. Trzeba korzystać z przedłużki. A tu niespodzianka. Mam inny gwint tu i tu. Także to jest większy gwint. Więc będę musiał poczekać na nowe futerko do Milwaukee. Dwa dni później. Jako że Bosch ma zacisk wiertarski na gwint 3/8, a Milwaukee ma gwint 1/2, musiałem zamówić sobie nowe futerko do Milwaukee. 3 dni robocze i już jest u mnie. Zdemontuję stare futerko, a teraz to idzie luźno, jak już sobie odkręciłem wcześniej. I zobaczmy, co takiego ciekawego jest w pudełku od producenta. Nowe, eleganckie futerko. Zacisk wiertarski, proszę. Tak wygląda. Wszystko metalowe, ładne.
można go używać też we wkrętarkach udarowych, z tego co widzę na załączonym obrazku. Co jeszcze jest w zestawie? Krótka instrukcja montażu. Papierek, w którym był zawinięte futerko. I dwie śruby w zależności od tego, czy montujemy zacisk do wiertarki, czy do wkrętarki. Dobra. Teraz muszę sobie lekko zacisnąć, dociągnąć futerko. Jak to zrobić według instrukcji? Albo kluczem, albo imbusem. A, mam imbus. Jest dociągnięte. Poluzuję teraz futerko. I można wkręcić śrubę zabezpieczającą, pamiętając, że ma ona odwrotny gwint, więc tak jakbyśmy odkręcali, tak ją zakręcamy. Mamy zablokowany zacisk i możemy cieszyć się nową, praktycznie wkrętareczką. Można zwrócić uwagę, jak dobrze zaciska się uchwyt. I gotowe. Moi drodzy, także teraz wiecie, jak wymienić zacisk wiertarski w niemalże dowolnej wkrętarce. Niezależnie, czy jest to Milwaukee z uchwytem 1/2 cala, czy może Bosch. Z uchwytem 3/8. Zasada działania jest praktycznie wszędzie taka sama. Pozdrawiam Was serdecznie, czekam na komentarze, czekam na Wasze opinie. Trzymajcie się, do następnego. Spróbuję jeszcze używając samego sprzęgła i silnika wkrętarki. Duży. Fajny. No i łapki. No łapki opadają. Trzymajcie się. Do następnego. Ich nie mieli kiedy normalnie. No będą mi tu tikać.